Tworzenie instancji to nie jest jedyna sytuacja, gdzie typ klas może okazać się przydatny. Drugą taką sytuacją jest sprawdzenie typu. Jak się okazuje, instrukcja instance of, pozwalająca zweryfikować, czy obiekt jest danej klasy, bądź implementuje dany interfejs, nie działa, jeżeli mamy do czynienia z typami generycznymi. Należy poradzić sobie inaczej. W tym przypadku również z pomocą przychodzi obiekt typu class. Możemy użyć obiektu typu class i jego metody isInstance, aby sprawdzić, czy obiekt, którym dysponujemy, jest tego typu, który jest reprezentowany przez typ class. Ostatnim przypadkiem, gdzie może to być przydatne, jest rzutowanie. Możemy użyć typu class, parametryzowanego generycznie, aby rzutować dowolny obiekt typu object na typ docelowy. Przykład zarówno rzutowania, jak i sprawdzenia poprawności typu zostanie zademonstrowany na przykładzie w kodzie źródłowym w środowisku programistycznym. Są jeszcze inne zastosowania, gdzie przekazanie informacji o typie jest niezbędne. Również i tu możemy wykorzystać typ class, którego już używaliśmy do tworzenia nowej instancji obiektu. Przykładem takiego zastosowania jest sprawdzenie, czy obiekt jest z danej instancji. Rozszerzmy prototyp metody o kolejny argument wywołania typu object. Chcemy móc do metody przekazać obiekt dowolnego typu. Naszym celem jest teraz sprawdzenie, czy przekazany do metody obiekt jest faktycznie typu T. Można by próbować użyć standardowego operatora instance of. Kompilator zgłosi jednak błąd. Operator instance of nie może być użyty dla typu wyznaczonego przez parametr typu. Musimy ten problem jakoś obejść. Z pomocą przychodzi typ class, którego już używaliśmy. Obiekt class posiada bowiem metodę pozwalającą na sprawdzenie, czy dowolny inny obiekt jest właśnie tej instancji. Metoda nazywa się isInstance. Obiektu typu class możemy również użyć do rzutowania. Tym razem jednak alternatywa w postaci bezpośredniego rzutowania nie spowoduje błędu kompilacji. Możemy użyć bezpośredniego rzutowania na typ T w sposób zademonstrowany. Alternatywa w postaci użycia metody cast obiektu typu class nie prezentuje istotnej przewagi nad zwykłym rzutowaniem.